Markowa była wsią zasobną, rolniczą i ludną. Mieszkało tu ponad 4000 osób, z czego jakieś 120 osób byli to Żydzi miejscowi. Stosunki między większością polską a mniejszością żydowską nie można powiedzieć, że były idylliczne, prawda? Bo tak nigdy się nie dzieje. Ale one były poprawne i na tle tego, co się tu i ówdzie działo w Polsce, to tutaj były te relacje całkiem dobre. W okresie międzywojennym w Markowej bardzo silnie rozwijał się ruch ludowy. Ludzie wzrastając, pracując w takiej właśnie społeczności, bardzo wiele wspomagali się w kontekście zapobiegania biedzie, bo w Markowej już w 1904 roku powstało kółko rolnicze, forma takiej spółdzielni, gdzie rolnicy, chłopi składali się na sprzęty, na narzędzia. Markowa żyła otwarcie, społecznie. Ponadto rozwijały się spółdzielnie. Spółdzielnia była mleczarska, spółdzielnia czytelnicza. Zresztą młodzi ludzie uczęszczali do Uniwersytetu Ludowego. Była też kasa Stefczyka, w związku z tym było bardzo wiele takich działań, które zapobiegały ogólnej takiej biedzie, która powszechnie była w okresie międzywojennym i wcześniej. Wiktoria i Józef, oni byli wiejskimi aktywistami, bardzo zakorzenieni, bardzo katolicy, bardzo tradycyjni, a równocześnie takie niespokojne duchy. Oboje urodzili się w Markowej, wychowywali się w Markowej, wzrastali w Markowej. Byli ludźmi wielkiego serca, wielkiego umysłu i wielkiego ducha. Józef Ulma był oryginałem wielkim. Zajmował się rolnictwem, ale nie tylko, zajmował się sadownictwem, zajmował się fotografią, zajmował się wynalazczością. Na przykład miał na domu wiatrak, a z tego wiatraka czerpał prąd do oświetlania domu, co było wtedy czymś bardzo wyjątkowym. To był człowiek bardzo otwarty na życie, na świat, na potrzeby ludzi, bo sam wykształcił się w szkole rolniczej w Pilźnie, ale miał prywatną bibliotekę, wielki księgozbiór, zbudował własny aparat fotograficzny, więc poznał wiele sztuk technicznych, praw fizycznych. Ponadto hodował jedwabniki, no znał się na tym wszystkim. Miał pasiekę, hodował pszczoły, w związku z tym te zainteresowania Józefa były bardzo wszechstronne, był kierownikiem spółdzielni mleczarskiej. Dla mnie to jest fenomen. Był też ojcem licznej rodziny. Dzieci przed wojną już było czworo, jeśli dobrze pamiętam, a potem rodziło się piąte i szóste jeszcze w czasie okupacji. I siódme się poczęło. To była zaawansowana ciąża, więc tych dzieci byłoby wkrótce siedmioro. W 1939 roku Józef Ulma był zmobilizowany. Po klęsce wrześniowej wrócił i próbował kontynuować zwykłe życie, czyli życie zwykłego rolnika. Jakie były motywy, którymi kierowali się Ulmowie i inni markowianie, bo tych rodzin było 9, tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Tą Rywcie pamiętam, taka ładna dziewczyna była, Żydówka. Dwa razy Niemiec ich puścił wolno. Nie mógł zastrzelić tego dziecka. Miała lat wtedy chyba 17, może 18. Jej ojciec, który przyszedł do mojego ojca, tego też się nie da zapomnieć, widoku. Już nie tyle słów, które padały między nimi. Ale co radzisz, Janie? Iść czy się ukrywać? Tu na wystawie pokazujemy
Rozmaite kryjówki sporządzane dla Żydów przez Polaków, którzy ich przyjmowali u siebie. To były często jakieś schrony, jakieś podwójne ściany, jakieś szopy, jakieś doły, jakieś... Miejsca bardzo ciasne, niewygodne, ale dobrze zamaskowane. Całe przedsięwzięcie polegało na tym, żeby maksymalnie ukryć, zamaskować, udawać, że nie ma. Tutaj w Markowej, zarówno Ulmowie, jak i Szylarowie, jak i inni mieli prostszy sposób, to znaczy to były strychy. Była tam taka powała gliniana na podłodze strychu, czyli patrząc od dołu, był sufit domu, potem ta powała, potem deski, prawda? Czyli jakaś tam izolacja była od dołu, natomiast od góry było słabo z tym, znaczy nie było to poddasze ocieplane. Nie dało się tego całkiem ukryć, bo no, tym ludziom trzeba było zanieść jedzenie, zabrać od nich nieczystości. Ci ludzie musieli czasem wyjść, więc jakiś kontakt musiał być. Akurat Ulmowie mieli taki model nietypowy, że ci ich Żydzi wychodzili na zewnątrz w ciągu dnia też. Nawet jest takie jedno zdjęcie, gdzie jest trzech mężczyzn żydowskich, którzy robią drewno na podwórzu domu Ulmów. Widział tych Żydów. Widziałem, bo razem jechał w pole i stanąłem. I te dzieci wyleciały do mnie, a tam zaraz jest to pierwsze mieszkanie, co on mieszkaje, te, a w drugim pół domu tam było takie okienko, jest taka komora. Okienko, was to okienko tak patrzyły, tak się trafiło od razu. Na pewno musieli wiedzieć, że to jest super ryzykowne. Uważali wyciągnięcie ręki do potrzebujących jako swego rodzaju moralny obowiązek. Przez około półtora roku Józef i Wiktoria ukrywali u siebie rodzinę żydowską. Część z tych ludzi była stąd, część była z Łańcuta. Przeważali Goldmanowie oraz dwie kobiety, które nosiły inne nazwiska. Greenfeld i Dittner i dziecko, którego personaliów nie znamy. Znali się z nimi. Ulma wyprawiał skóry, Saul Goldman ożenił się u rzeźnika w Łańcucie, więc skupował cielęta. Byli po prostu partnerami biznesowymi. Przyszedł, potrzebował pomocy. Myślę, że wzruszyli się Ulmowie, bo wiadomo, że gdyby oni nie udzielili im tej pomocy, to wcześniej by zginęli, prawda? Pewnie Ulmowie by przeżyli. Wiadomo, że za to groziła kara śmierci. Oni też wiedzieli, prawda? Że to, jeśli się sprawa wyda, to ryzykują śmiercią. I to oczywiście było bardzo trudną rzeczą. Choćby z takiego powodu, że panował powszechny terror. Próbowano to ukryć, ale nie dało się całkowicie tego ukryć, no bo było więcej jedzenia, prawda? Były jakieś ślady na śniegu, były jakieś odgłosy. Ci ludzie jednak musieli od czasu do czasu wychodzić, więc nie była to całkowita tajemnica. Policjant granatowy, który nazywał się Leś, pomagał tymże Żydom, którzy potem trafili do Ulmów, ale potem chciał rewindykować ich majątek, który zajął. To był 44 rok, zbliżał się front od wschodu. Przestraszył się tego, co się na koniec wydarzy. On sam złożył donos do żandarmerii niemieckiej. Oddział żandarmerii świtem bladym około 4 rano 24 marca tu się pojawił w gospodarstwie Ulmów, jakby szedł po swoje, to znaczy mieli pewną informację, że na strychu się ukrywają Żydzi. Wyprowadzili żandarmi tych Żydów i zabili na podwórzu, a potem po kolei zabili najpierw rodziców, czyli Wiktorię i Józefa, a następnie dzieci. Ludzie rano przychodzą z mlekiem i mówią mi, że wymordowano całą rodzinę. No, cóż więcej mówię. To była tragedia.
płakały. Tego ojca zawsze nie. Potem jak to było można strzelać tę matce w oczy przy tylu płaczących dzieci? To był jakiś demon chyba, wiesz, kanarii urodzony. Jak on nie potrafił mieć sumienia te dzieci tak mordować, to jest nie dać dzieciom, to przed nim był świat. Ten przedcudny świat, co Pan Bóg stworzył każdemu i dla tych dzieci by był tak samo. Wiemy z relacji sołtysa, który był tutaj wezwany na miejsce, że już po fakcie sołtys zapytał dowódcę, dlaczego zabiliście dzieci. Uzyskał odpowiedź, żeby gromada nie miała z tym później problemu. Byli ludzie, których kompas moralny wskazywał zupełnie co innego. Warunki ekstremalne wywołują w ludziach przeróżne pobudki. Tak wychował ich system nacjonalizmu hitlerowskiego, tego takiego bestialstwa, no do tego prowadzi. Dziś się zabije jednego, drugiego, a później no, to stało się już ich takim zezwierzęceniem. Ciała były pozostawione na podwórzu, zostały następnie tymczasowo pochowane blisko domu, a po jakimś czasie, chyba po kilku miesiącach, przeniesione, ekshumowane i przeniesione na cmentarz tutejszy parafialny i tam spoczywają na cmentarzu w Markowej blisko kościoła Świętej Doroty. W Markowej ci pozostali wszyscy przeżyli. Mimo że, jak się to mówi, padł strach na ludzi we wsi, szczególnie na tych, którzy ukrywali Żydów, to jest zrozumiałe, ale mimo to ci wszyscy Żydzi byli dalej ukrywani i dotrwali do końca okupacji, do wejścia Sowietów w lipcu 1944 roku, no ale 4 miesiące trzeba przetrwać jednak. Nie zostali przegnani, wyrzuceni, to była trauma, ale ludzie przeżyli, co było najważniejsze, więc w tym sensie Markowa ma historyczną zasługę. Żyjemy w takim czasie, prawie rok po agresji rosyjskiej na Ukrainę, że pytanie o to, czy demony przeszłości zostały pogrzebane na dobre, musi zostać postawione. Sama wojna jako taka, to, że doszło do otwartego pogwałcenia wszystkich zasad, prawda, ładu międzynarodowego i Rosjanie weszli, już to jest przerażające. Natomiast sposób prowadzenia wojny przez Rosję jest w dwójnasób przerażający, bo widzimy, że wszystkie te rzeczy straszne, które pamiętamy z historii, mamy z tyłu głowy. To wszystko widzimy dzisiaj na Ukrainie w wykonaniu Rosji. To nigdy więcej, co powtarzamy my, nasi rodzice, nasi dziadkowie, powtarzamy od, nie wiem, 80 lat, jak mantrę, nigdy więcej, nigdy więcej, nigdy więcej. To nie zadziałało. Jeśli przyjąć, że to była jakaś forma zaklęcia, prawda, to się nie udało. I widzimy, że człowiek jako taki, jako gatunek jest zdolny i dziś również w 2023 roku do wielkiego okrucieństwa, niestety.